Pryzmat. Para, 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 Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w audycji Kocioł Kulturalny, a razem z nami jest Sara Dąbrowska, znana jako Alt Belfer. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Tą audycję poprowadzi Zuzanna Chmura, a razem ze mną Wiktor Fejkiel. Cześć. Może zacznijmy od tego Twojego profilu na Instagramie, bo w sumie od tego się wszystko zaczęło. Jakbyś mogła tak pokrótce powiedzieć, skąd pomysł na ten profil i co tam można znaleźć? Dobra, no to zacznijmy od Instagrama, bo ja ostatnio też działam na TikToku, to jest taka nowa rzecz, ja się cały czas uczę tego wszystkiego. Na Instagramie już jestem trochę dłużej, bo w zasadzie chyba będą 2 lata, w maju będą 2 lata, jak zaczęłam działać na Instagramie, co się trochę łączy też z początkiem pandemii i z momentem, kiedy straciłam pracę w Muzeum Narodowym w Krakowie, pracowałam tam w dziale promocji, no i szukałam takiego pomysłu na siebie wtedy. Wiedziałam, że chcę uczyć. I chciałam zrobić coś, co właśnie pozwoli mi uczyć. No wiadomo było, że od razu nie znajdę pracy w szkole, więc stałam się takim nauczycielem bez szkoły i zaczęłam od Instagrama. Później powstał też blog, na którym czasami coś publikuję, coś co dotyczy historii sztuki, matury z historii sztuki, ale jednak Instagram to jest to takie medium, z którego korzystam najczęściej. No i co tam jest? No możecie tam znaleźć przede wszystkim wiadomości związane z maturą z historii sztuki, bo jest to profil przede wszystkim skierowany do maturzystów, ale też do wszystkich osób w zasadzie, które są zainteresowane sztuką, bo to wszystko kręci się wokół matury z historii sztuki, ale ja staram się też mówić o ciekawostkach różnych, o sztuce kobiet czasami, albo w ogóle o sztuce, która porusza takie tematy, które nas dotyczą dzisiaj. Więc to jest taka sztuka z mojej perspektywy, no ale przede wszystkim matura z historii sztuki. Od kiedy zaczęłaś się interesować sztuką? To jest trudne pytanie, ale w zasadzie chyba od zawsze, jak teraz tak sobie o tym myślę, bo już jako mała dziewczynka zawsze lubiłam sztukę, ale to wiecie, no to lubiłam rysować, malować i zawsze to mnie interesowało. No myślałam, że będę malarką, jak miałam 5 lat, czy tam 7, więc to były te początki, ale później jak byłam starsza i jak byłam już w liceum, to nie bardzo wiedziałam, w którą stronę chcę iść. Wiedziałam, że jestem humanistką, to jest takie bardzo ogólne pojęcie. Lubiłam przedmioty humanistyczne, czyli polski, historię, ale historii sztuki nie było u mnie w szkole, więc w ogóle ja matury z historii nie zdawałam, co jest śmieszne, bo wszyscy się zawsze dziwią, że przygotowuję do matury z historii sztuki, a nigdy nie zdawałam tego przedmiotu na maturze, więc zdawałam historię. I jak uczyłam się tej historii do matury, to zauważyłam, że to, co mnie najbardziej interesuje, to właśnie tematy związane z architekturą, z kulturą, ze sztuką. No i stwierdziłam, że pójdę w tym kierunku, wybrałam takie studia i tak zostało. No dzisiaj jestem na studiach doktoranckich i sama uczę historii sztuki. A wracając jeszcze do przedmiotu, jakim jest historia sztuki na maturze, myślę, że z perspektywy czasu jako nauczyciel przygotowujący uczniów do matury, mimo że jej nie pisałaś, będziesz w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ale jak historia sztuki wypada wśród innych przedmiotów? Jest to ciężki przedmiot, czy raczej jest to przedmiot, który w 100 dni się człowiek nauczy i zda go na 90%? No, na 90% to może nie, w te 100 dni tutaj nie przesadzajmy, ale na 80 czy tam 70 to myślę, że da się. Jest to przedmiot trudny o tyle, że też przedmiotu historia sztuki często nie ma w szkole. Więc jeżeli ktoś się decyduje na zdawanie historii sztuki na maturze, to no, często jest pozostawiony sam sobie i musi samodzielnie szukać materiałów, których też jest zresztą bardzo mało. Tak naprawdę nie ma nawet dobrego podręcznika do historii sztuki. Więc jeżeli nie ma się takiej osoby, która poprowadzi i która pomoże w pewnym
pewnym stopniu, no to trzeba mieć dużo samozaparcia i chyba naprawdę bardzo, bardzo chcieć tę maturę z historii sztuki zdać, więc to jest na pewno trudność, że jest trudny dostęp do materiałów i trudny dostęp też do osób, które właśnie uczą tej historii sztuki, bo w internecie, no jestem ja, jest jeszcze kilka dziewczyn, które też się tym zajmuje, no ale tak jak mówię, to nie jest powszechne, że mamy faktycznie lekcje w szkole z historii sztuki, więc to jest pierwsza trudność, która jest związana z tym przedmiotem. Natomiast czy jest to trudny, taki bardzo, bardzo trudny przedmiot do nauczenia? No to zależy, bo jeżeli ktoś ma pasję, no to nauczy się bardzo szybko tego wszystkiego i jeżeli ktoś się interesuje sztuką, a wydaje mi się, że tylko takie osoby się decydują na zdawanie matury z historii sztuki, no to wtedy to jest przyjemność, jakby poznawanie nowych artystów, poznawanie nowych nurtów, zrozumienie tego, co z czego się bierze, bo sztuka też nie powstaje w próżni, więc cały ten kontekst historyczny, społeczny, kulturowy też jest ciekawy i poznawanie tego wszystkiego, coraz takie głębsze zatapianie się w tę sztukę jest bardzo ciekawe dla osób, które mają pasję. Więc to jest fajne, że można zdawać przedmiot, który jest naszą pasją. I ja to często widzę też u moich uczniów, pasję do przedmiotu i to ich właśnie napędza, nie? W tej nauce historii sztuki. Więc to jest łatwość, to nie jest trudność, ale materiału jest naprawdę dużo. No jeżeli mieliście kiedykolwiek styczność z przedmiotem, jakim jest historia sztuki, albo w ogóle historia, bo to można porównać ze sobą, to wiecie, że ten ogrom materiału jest bardzo, bardzo duży, no ogromny, jak sama nazwa wskazuje, więc jest trudno i też to jest taka trochę studnia bez dna, bo historia sztuki to jest tak ogromny właśnie temat, tylu jest artystów i cały czas powstają nowe dzieła, że można się uczyć tego w nieskończoność i czasami też ciężko jest wybrać to, co jest najważniejsze. No ale po to są właśnie takie osoby, które prowadzą za rękę uczniów, tacy jak na przykład ja w internecie, ale też jest jeszcze kilka innych dziewczyn, tak jak mówiłam, więc nie jest tak źle i materiałów jest coraz więcej. To prawda, ja sama pamiętam, jak zdawałam maturę z historii sztuki, że nawet jechałam do innej szkoły ją zdawać, bo u mnie w szkole takiego przedmiotu nie było. No właśnie, a czy przez to ta matura z historii sztuki jest mniej popularna, jeśli chodzi o w ogóle podjęcie się tego egzaminu? Tak, to się zgadza, że jest mniej popularna, tak jak mówisz, że musiałaś jechać do innej szkoły, żeby zdawać historię sztuki. Często też moje uczennice czy uczniowie mówią, że na przykład są sami tylko w szkole, że tylko jedna osoba zdaje, albo dwie, czy trzy. Więc to też jest jeszcze dodatkowy taki czynnik stresowy, nie? Że przychodzisz na tę maturę i jesteś sam, czy sama przed tą ogromną komisją, wszyscy się na ciebie patrzą i jesteś tylko ty. No ale trzeba się na to przygotować, że tak to będzie wyglądać, co może mieć też zresztą dobre strony, bo ta komisja też może być, jeżeli jest pozytywnie nastawiona, to może stworzyć taką miłą atmosferę, że się będziecie czuć nie jak na egzaminie, tylko po prostu jak przyszliście do grupy też pasjonatów, którzy znają się na sztuce, albo nauczycieli z waszej szkoły, więc może być miło, ale może być też trochę przerażająco, w zależności od tego, jak do tego podejdziemy. Więc właśnie, z racji tego, że historia sztuki jest niepopularnym przedmiotem w szkole, też mało kto się decyduje na to, żeby go zdawać. Nie pamiętam dokładnie tych statystyk, ale chyba jest to mniej więcej 3,5 tysiąca osób, które co roku zdają maturę z historii sztuki, no więc w skali całego kraju to jest bardzo mało. Jak porównamy to, nie wiem, z chemią, gdzie 30 tysięcy czy 50 tysięcy, nie pamiętam dokładnie tych liczb, ale te proporcje są bardzo zaburzone, jak porównamy to z innymi przedmiotami. Powiedz mi jeszcze, czy osoby, które zdają maturę z historii sztuki, wybierają się faktycznie na kierunki artystyczne, czy to jest na przykład zamiennik za historię, albo za język polski, albo po prostu zdają to hobbystycznie? To jest różnie, bo ja mam uczniów i uczennice ze szkół plastycznych i to są osoby faktycznie, które planują dostać się na takie kierunki artystyczne, na przykład na malarstwo czy na grafikę i wtedy ta historia sztuki i ta matura z historii sztuki jest w zasadzie czymś dodatkowym, a generalnie chodzi im przede wszystkim o to, żeby zdać egzaminy końcowe w liceum, w szkole plastycznej, które się trochę łączą tematycznie z maturą z historii sztuki i żeby zdać też egzaminy wstępne do Akademii Sztuk Pięknych, nie? Więc
tutaj w ten sposób oni podchodzą do tematu, ale mam też faktycznie osoby, które planują iść na kierunek historia sztuki, więc tak bardziej historycznie do tego podchodzą i zauważyłam, że to są przede wszystkim tacy pasjonaci właśnie historii i tej wiedzy też dookoła dzieł sztuki, a te osoby, które same się zajmują sztuką tak praktycznie, są lepsze na przykład w analizie i w dostrzeganiu jakichś niuansów kolorystycznych czy kompozycji, więc każdy ma jakieś swoje tutaj atuty, ale też zdarza się, że przychodzą do mnie osoby, które chcą się dostać na architekturę. I tutaj też taki tip dla wszystkich, którzy planują kiedyś iść na studia z architektury, to na wielu uczelniach matura z matmy liczy się tak samo jak matura z historii sztuki, więc często to jest takie koło ratunkowe dla osób, które faktycznie lubią sztukę, lubią architekturę, bo architektura też jest dużą częścią tej matury. Jeżeli ktoś się tym interesuje, to może nadrobić sobie punkty, jak na przykład rozszerzona matma nie pójdzie tak, jak ktoś planował, a to się zdarza czasami. Co zostało zmienione w maturze w tegorocznej? Mhm. To jest, myślę, ważna informacja i nawet pozytywna informacja, bo matura ma być w tym roku łatwiejsza. Ogłaszam to oficjalnie. Znaczy, to już zostało ogłoszone oficjalnie przez ministerstwo w grudniu, ale mam wrażenie, że mało kto w ogóle o tym mówi. Trochę chyba się mówi o tych zmianach w maturze z języka polskiego czy z matematyki, bo to w zasadzie we wszystkich przedmiotach jakieś zmiany są. Zmiany ze względu na pandemię i ze względu na to, że tegoroczni maturzyści i tegoroczne maturzystki musieli się przygotowywać do tej matury w dużej mierze w domu, zdalnie. No a wiadomo, jak to jest, że jak się uczy zdalnie, to jest zdecydowanie trudniej niż kiedy uczy się w szkole. Myślę, że wiele z nas i wielu z nas ma te doświadczenia z nauki zdalnej przez ostatnie 2 lata. I w związku z tym ministerstwo zdecydowało o pewnych ułatwieniach, które w tym roku są. I na maturze z historii sztuki są to ułatwienia związane z tą pierwszą częścią arkusza, czyli z tymi pytaniami otwartymi i zamkniętymi, nie z wypracowaniem, które jest też zawsze częścią matury z historii sztuki. I taką rzeczą w zasadzie chyba najważniejszą, która odpada w 100%, są pytania o muzea i pytania o to, w jakim muzeum jest przechowywane konkretne dzieło sztuki, albo w jakim kościele znajduje się jakiś konkretny fresk. Takie zadania były w poprzednich latach i tego teraz nie będzie. Natomiast wszystkie inne zmiany, które są w tym dokumencie, który sobie przestudiowałam ostatnio o tych zmianach, one w zasadzie dotyczą tej pierwszej części arkusza, ale i tak trzeba te rzeczy wiedzieć, bo one są potrzebne w wypracowaniu. Jak na przykład wiek, w którym dana epoka się rozwijała, albo konkretne dzieło sztuki powstało. Nie będą o ten wiek pytać w zadaniach testowych, w tej pierwszej części, ale jak się pisze wypracowanie na przykład o renesansie czy o baroku, no to trzeba wiedzieć, w jakich wiekach się ta epoka rozwijała. Więc to są takie niuanse, takie delikatne zmiany, ale moim zdaniem i tak trzeba nauczyć się wszystkiego oprócz tych muzeów, żeby i tak napisać dobre wypracowanie maturalne. Jak wyglądają twoje plany na przyszłość związane właśnie z historią sztuki? No, myślę, że jestem teraz na takim etapie, że chyba nie byłabym w stanie wrócić na etat, więc praca w instytucji kultury, taką jaką miałam wcześniej, albo w informacji turystycznej, bo ja też robiłam różne rzeczy w życiu. W każdym razie taka praca na etat, gdzie mam jakiegoś szefa, no byłoby mi trudno. Więc myślę, że chciałabym przynajmniej, żeby udało się w ten sposób, że będę sobie sterem żaglem i okrętem i uda mi się w końcu założyć taką z prawdziwego zdarzenia działalność gospodarczą, bo na razie działam na zasadzie takiej działalności nierejestrowanej, czyli na mniejszą skalę i po prostu iść dalej, rozwijać Belfra i mieć coraz więcej osób, które będą chciały się ze mną uczyć i uczyć się z kursem i kupować moje materiały, więc takie jest marzenie. No a gdzieś przy okazji obronić ten doktorat, który trzeba napisać w międzyczasie, więc chciałabym, żeby takie plany się udały. W takim razie życzymy ci powodzenia i na mediach społecznościowych, i w życiu, i z doktoratem.